Wtorek, 24 września. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Mieszkańcy gmin dotkniętych powodzią wciąż sprzątają i szacują straty. O największych mówi wojewoda dolnośląski. Już teraz wiadomo, że w tej części Polski straty sięgają nawet 5 miliardów złotych. A to jeszcze nie koniec. Na pomoc mieszkańcom Kłodzka, Lądka-Zdroju i okolicznych miejscowości wyruszyli wolontariusze z województwa śląskiego, którzy pracującym na miejscu ludziom dostarczają m.in. ciepłe posiłki. Fatima Orlińska. Dopiero kiedy widzi się to na własne oczy, można zrozumieć, jak wielka tragedia się tu wydarzyła. Miasta i miasteczka na Dolnym Śląsku wyglądają, jakby zostały zbombardowane. W Kłodzku i Lądku-Zdrój, gdzie dotychczas przewijało się wielu turystów, dziś przeważają służby porządkowe, wojskowe samochody i wszechobecne resztki tego, co pozostało po przejściu wielkiej fali. Trwa wielkie sprzątanie i, jak mówią mieszkańcy, zapewne potrwa jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Następna śmieci to wszystko jest. Z tych dwóch bloków, z tego i tam z czterech bloków. Ten budynek grozi wyburzeniem, decyzja jeszcze nie zapada, więc na razie oczyszczają pomieszczenia parterowe i piwnicze. Ekspertyza będzie dopiero we wtorek. Poza tym jest tam bardzo dużo zniszczenia, są z tamtej strony. Dużo budynków zostało zabranych, jeżeli chodzi o lądek. No to same armagedon, jak pani widzi tamte filary, takie łuki zaraz na rogu budynku, to dosłownie tylko było łuk widać, czyli dosłownie było 2 metry wody. Sprzątanie to jedno, jednocześnie trzeba też załatwiać inne sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi. Ta cała organizacja na dole, no to jest na mojej głowie, trzeba, bo jestem w zarządzie wspólnoty, to trzeba to załatwić, tamto załatwić. Tutaj państwo na dole, co rozwalili mieszkania, co remontują, rozwalone, wszystko jest wyrzucone, tutaj to widać. No i czekamy na osuszenie, na jakąś pomoc, nie wiem jak to będzie z tymi remontami, czy każdy na własną rękę, no nie mam zielonego pojęcia, czy to państwo będzie dawało od siebie, no ciężko coś powiedzieć. Ludzie, którzy zostali dotknięci powodzią, w wielu przypadkach stracili dorobek życia. Mimo to potrafią się uśmiechać i wzajemnie sobie pomagać. Wierzą, że wkrótce wspólnymi siłami z pomocą innych ludzi uda się odbudować to, co zabrała woda. Gdyby człowiek się chciał zatracić w tym smutku i rozpaczy, to nie miałby siły wstać z łóżka. Trzeba być optymistą, w miarę optymistą, bo takim na 100% to się nie da na pewno. Ale to znaczy, trzeba wiedzieć, że to wszystko minęło, żyjemy. Niektórzy potracili domy. Nawet życie. Ja mam jako tak dach nad głową jeszcze, będę miała inny. W każdym razie nie można się załamywać. Mamy tutaj dużo służb. Pomagają. Pomagają również wolontariusze. Choć od wielkiej nawałnicy minął ponad tydzień, w wielu mieszkaniach wciąż nie ma prądu, gazu i ogrzewania. Wiele osób zajętych sprzątaniem nie ma jak przygotować sobie i zjeść ciepłego posiłku. Wolontariusze między innymi z Sosnowca i Siemianowic Śląskich od kilku dni są obecni na miejscu, gdzie dostarczają kanapki, ciepłe napoje, zupę i najpotrzebniejsze środki chemiczne. Powstała też ogólnopolska akcja Kuchnia Polowa. Widzimy ludzką tragedię, przepraszam za mój głos, ale ja codziennie po 150 telefonów odbieram. Chętnych do pomocy, darczyńców, wolontariuszy i ludzi, którzy po prostu proszą o ten ciepły posiłek, o chemię, o artykuły spożywcze. I stykamy się z ludzką tragedią. Co mnie zaskakuje, jak podjeżdżam z busem i mówię, że mam zupę ciepłą, oddajcie jak bardziej potrzebującym. To jest dla mnie, to jest cudowne. Pomoc będzie potrzebna długofalowo. Jak mówią sami powodzianie, najbardziej potrzebują teraz rąk do pracy. Produktów żywnościowych mają pod dostatkiem, a najpilniej potrzeba dziś środków do sprzątania, wsparcia technicznego, fachowców, osuszaczy i agregatów prądotwórczych. Wiele osób skarży się na firmy ubezpieczeniowe, które mają rażąco zaniżać odszkodowania. Droga przez las rozwiązaniem problemów korków na południu miasta. W Katowicach mieszkańcy protestują przeciwko pomysłowi władz odnośnie stworzenia objazdu w miejscu, gdzie teraz ludzie spacerują, biegają i jeżdżą na rowerach. Żeby mógł powstać drogowy łącznik przez las w Panewnikach, konieczna jest zgoda Rudy Śląskiej, bo to na jej terenie znajduje się wspomniana ścieżka. Dlatego również do tamtejszego urzędu trafiła petycja mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Mieszkańcy chętnie korzystają z tej zamkniętej dla kierowców drogi. Niektórzy nie mogą uwierzyć w to, że ktoś wpadł na pomysł wpuszczenia tu samochodów.
Pełno tych jest dziurów i woda jest, nie ma, nie da rady. Dzisiaj dziurawa, wąska, a nawet zapadnięta droga ma połączyć ulicę Wybickiego z ulicą Gościnną w katowickich Panewnikach. Powodem jest wiadukt kolejowy oddalony od tego miejsca o około 3 km. Obiekt nad ulicą Kłodnicką ma zostać wyburzony i w związku z tym będzie czasowo zamknięty. W jego miejsce ma powstać nowy, a na razie kierowcy będą musieli jeździć naokoło. Natężenie ruchu w tych miejscach, czyli na Kościuszki i na Mikołowskiej, będzie bardzo duże. I aby stworzyć taką alternatywę, właśnie powstał pomysł, aby udrożnić to połączenie, które istnieje. Urzędnicy nie chcą doprowadzić do sytuacji, że najważniejsze drogi będą całkowicie zakorkowane. Stąd pomysł na taki objazd przez las. Kierowcy mieliby wyjeżdżać od strony Panewnik w tym miejscu i dalej do Rudy Śląskiej lub na autostradę A4. Tu również jest bardzo ciasno. Jaki to ma sens? Co nam to poprawi? Skoro ta ulica, która ma być wyremontowana, właściwie ten łącznik, on prowadzi do ulicy Gościnnej. Ulica Gościnna korkuje się na skutek istnienia w tamtym kierunku wiaduktu. Mieszkańcy już zaczęli interweniować w tej sprawie. Swój główny postulat zawiesili nie tylko na drzewach. Złożyli też petycję do dwóch urzędów w Katowicach i Rudzie Śląskiej. Ta druga gmina będzie miała decydujący głos, ponieważ droga przez las przebiega głównie w jej granicach. Miasto nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Musimy szczegółowo przeanalizować złożone dokumenty. To krótki komunikat i raczej nie uspokoi mieszkańców. Ci przypominają, że walczą nie tylko o swój komfort. One są tam każdego ranka, każdego wieczora. To są dziki, to są sarny, to są jelenie. Katowiccy urzędnicy uspokajają, że to tylko na czas wyburzenia i budowy nowego wiaduktu. Twierdzą, że to będzie tymczasowe. Ja w to nie wierzę. Jak dowiedzieliśmy się od PKP Polskich Linii Kolejowych, które realizują wielką przebudowę torów w Katowicach, dostosowaniem drogi do objazdu ma się zająć wykonawca tej inwestycji, czyli firma Torpol. Powinien to zrobić do końca października, a ostatniego dnia września mają ruszyć prace na wiadukcie nad ulicą Kłodnicką. Komunikacyjne zmiany w Katowicach dzieją się ostatnio w szybkim tempie. Po kilku tygodniach dużych utrudnień na trasie łączącej Katowice z Sosnowcem na razie ma być trochę luźniej. Jutro ulgę odczuć powinni też pasażerowie tramwajów. W końcu będą kursowały przez rynek we wszystkich kierunkach. Łukasz Kądziołka. Na razie ruch odbywa się tu w miarę płynnie. Od poniedziałku kierowcy ponownie korzystają z dwóch pasów ekspresówki w każdą stronę pomiędzy Katowicami a Sosnowcem, czyli trasy S86. Tak będzie przynajmniej przez 3 tygodnie, ale do zakończenia prac jeszcze długa droga. To dopiero wyburzanie, a w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino musi powstać jeszcze całkiem nowy obiekt. Po zakończeniu wyburzania tych skrajnych przęseł i podpór przejdziemy na jezdnię na Katowice i no niestety organizacja ruchu będzie podobna jak do wyburzeń tych przęseł nad jezdnią na Sosnowiec. Będziemy musieli skorzystać z przejazdów technologicznych i skierować ruch na jedną jezdnię. W końcu po 2 miesiącach poprawi się także sytuacja pasażerów tramwajów. W tym przypadku już na stałe, bo po 2-miesięcznej przerwie od 25 września tramwaje powrócą na katowicki rynek i zaczną normalnie kursować we wszystkich kierunkach. Przywrócone zostanie funkcjonowanie 15 linii tramwajowych, ale w różnym zakresie. Część powróci na swoje stałe trasy, ale zmienią się czasy odjazdów. Jedna linia numer 14, ona będzie kursowała na tej trasie, na której obecnie kursuje, natomiast ona dostanie nowy rozkład jazdy i dwie linie 17 i 49, one będą kursowały tak jak aktualnie kursują, tylko ich rozkłady jazdy z kolei ulegną drobnym korektom. Powrót tramwajów na katowicki rynek będzie się też wiązał z zawieszeniem dotychczasowych kursujących tam linii tramwajowych 33, 36 i 43 oraz autobusowej komunikacji zastępczej T16 i T20. Wciąż nie wiadomo, jaki los czeka rybnickie nutrie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach co prawda wyłoniła wykonawcę odłowu i uśmiercenia gryzoni, ale do dziś umowa z nim nie została podpisana. To czas na zgłaszanie przez oferentów ewentualnych uwag do postępowania przetargowego, chociaż żadna jeszcze nie wpłynęła. Rybnik z kolei deklaruje, że w sprawie zapewnienia nutriom ewentualnego azylu trwają jeszcze rozmowy. Fatima Orlińska. Mają zniknąć z Rybnika, Jaworzna, Częstochowy czy Wodzisławia Śląskiego. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób. Informacja o tym, że nutry mają zostać wyłapane i zabite, nie spodobała się mieszkańcom Rybnika. To będzie największa głupota. Dlaczego? No bo tego ludzie przyjeżdżają, tego z dzieciami.
i ten. No będzie tego, nie? Uważam, że jeśli już je oswoiliśmy, to nie powinniśmy ich zabijać. No, no kochamy je, nawet sam prezydent powiedział, że one powinny być zamiast ryby na herbie rybnika. Ich jest po prostu za dużo. No ale jak się z nimi stanie, no to nie wiem, zobaczymy. No mam nadzieję, że nie będzie to jakaś taka rzeź, że będą tutaj po prostu, wie pani, wyławiać i od razu zabijać. Nie tylko mieszkańcy nie wyobrażają sobie zabijania nutrii, chociaż przetarg dotyczył całego województwa, to szczególnie w rybniku walczą o ich ocalenie. Cały czas otwarta jest możliwość umieszczenia ich w azylu. Są zainteresowane podmioty, z którymi działamy, tylko wiadomo, to jest forma urzędowa, więc są pewne kwestie, które muszą przejść proces. No, co do kolejnych szczegółów, no mam nadzieję, że to już jest na ostatniej prostej, ale dopiero wtedy, kiedy już wszystko będzie potwierdzone, będę mogła o tym mówić. Azyl musi spełniać jednak szereg wymagań, również prawnych. Jeśli nie uda się go zorganizować, nutrie zostaną odłowione, uśmiercone poprzez uśpienie lub odstrzelenie. W samym rybniku jest około 200 sztuk tych zwierząt. Jeśli w międzyczasie jakiś podmiot podjąłby te działania mające na celu odłowienie ich i przekazanie do tego miejsca, czyli zastosowanie tej metody przeżyciowej, no to wykonawca będzie miał tak naprawdę mniejszą pulę zwierząt wskazanych przez nas do odłowienia i uśmiercenia. Na eliminację nutrii w całym województwie zostało przeznaczone ponad 500 000 zł. Wprawdzie wykonawca został już wyłoniony, jednak przynajmniej dla rybnickich nutrii wciąż jest szansa na przeżycie. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na państwa jak zawsze o 16:00, 17:45 i 23:00. Do zobaczenia.